Nie, dzisiaj piąty. Dobra, piąty odcinek, lecimy. Spartiatik! Oglądany w ponad 50 krajach świata. Lecimy, dymy. Wzbudzający skrajne emocje. Zmieniający ludzkie życie. Moment prawdy. Co ty piszesz, Drako? Ty widziałeś jakikolwiek odcinek? Wydawać by się mogło, że nasz program składa się tylko z kilku pytań. Na dodatek każdy z uczestników zna na nie odpowiedzi, a więc do naszej gry wystarczy zaledwie jedno krzesło, uczestnik i zadający pytanie. To co ty piszesz? Jednak wierzcie mi, nie jest to takie proste. Prawda nie zawsze wygląda tak, jak ją widzimy. Ileż to razy zdarzyło się, że poszedł do tego programu na pytanie, ale nie byliśmy w stanie odpowiedzieć jej na. Ale co ja bym tam miał kłamać? Do każdego pytania, które dziś tu padnie, odpowiedź dopisało życie. Słabszą grafikę ma odcinek, no. Każda odpowiedź oby ma nie był swoją gównem. Prawdziwą historię. I trzeba nie lada odwagi, żeby się nie nią wiem, podzielić właśnie publicznie. Zanim ale właśnie na tym polega siła programu. Dziękuję bardzo, czekajcie. Vamp Lon, dziękuję za hosta. 65 osób, siema. Witam. Powinniście rajda zrobić, bo wtedy bym zauważył od razu. Baraku, dzięki za subka. Moment prawdy. Tak, senpai, dokładnie. Od po co oglądać olej? Koledzy cię oglądają, bo grasz w ligę? Wiesz, nie dziwię się, ale miej to w dupie. Graj se i tak. Każdy z nas chciałby usłyszeć prawdę, lecz na co dzień nie każdy umie ją odróżnić od kłamstwa. W programie zadamy 21 pytań. Aby wygrać główną nagrodę, nie, trzeba graj 21 razy odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Zobaczmy, kto już za chwilę zmierzy się z tym wyzwaniem. Dawaj, Heizer! Katarzyna Jackowska ma 23 lata. Jackowska, to jest ta wróżbitka! Studiowała Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Mieszka we Włocławku, gdzie pracuje w rodzinnej firmie. Tak. Mówi o sobie, że jest szczera do bólu. Sprawdziliśmy to na wykrywaczu kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu. Przyszło mi tydzień, bez grania w Ligę Chłopy, przecież ja rok nie grałem prawie. Pozwoliła stwierdzić, nie, kiedy dobra, odpowiadała to było ponad prawdą, pół. A kiedy kłamała. Zadaliśmy jej ponad 100 pytań dotyczących jej życia. Do programu wybraliśmy 21 z nich. Powitajmy Katarzynę Jackowską. Zapraszam. Ona ma kolczyk jak bis? Gdzie? Nie ma kolczyka. Boże, w twoje krzesło jest czerwone, moje czarne. Czy twoje krzesło parzy? Jeszcze nie. Nie czujesz, że jest gorące? Nie, na razie nie. Podobno jak testerki było w czasie zadawania tych pytań na wykrywaczu kłamstw? Bardzo się denerwowałaś? Dis nie ma kolczyka? Nerwów nie było. A teraz? Ma, ale tylko mi pokazywał. Nie myślisz, powiem, że gdzie będziesz w stanie odpowiedzieć szczerze, prawdziwie? Tak, pierwszy do końca dzisiaj, Gabrys. Na 21 siema pytań? Mam taką nadzieję. Nie boisz się tego? Mam nadzieję, że odpowiem prawidłowo na wszystkie pytania. No wtedy pytań nie znałaś, teraz pytania wszystkie znasz. Żadnych nowych pytań nie będzie, to nerwów nie powinno być. Czy to Sean? Tak, tylko teraz się zastanawiam, czy na któreś pytanie przypadkiem nie skłamałam. I tu leży pies pogrzebany. Jeśli będziesz odpowiadać szczerze, możesz wygrać 250 tysięcy złotych. Czy dodamy motkę porwalo? Na 6 etapów. W pierwszym etapie 6 pytań. Jeśli odpowiesz szczerze, jeśli będziesz mówiła chłopie prawdę, wygrasz 5 tysięcy. W każdym kolejnym chłopie etapie o jedno pieprzysz pytanie mniej i rośnie stawka. 5, 15, 30, 75, 125 i 250 tysięcy. Ale skala pytań będzie coraz trudniejsza. Coraz trudniej będzie na nie odpowiadać. Tym bardziej, że odpowiadasz nie tylko przed nie lubię tej emocji, ale również przed bliskimi, którzy są w tym studiu. Poznajmy ich. Poznajmy je właściwie. Zacznijmy od mamy. Alicja Kwiatkowska. Witam. Jeden TV czeka. Siostra Małgorzata. Tak przyglądam się i słowo daję. Nie wiem, która jest młodsza, która starsza. Ja jestem młodsza. Nie, to nieprawda. Jak jest naprawdę, Kasiu? Która z was mówi prawdę?
Ja? Wy dwie. To tak zawsze jest między wami? Często się sprzeczamy. Tak? Mhm. Ale kochacie poza tym bardzo. Oj, tak bardzo. I trzecia osoba w naszym studiu. Paulina Ziłkowska. A kim jest? Jesteś przyjaciółką Kasi? Tak. Wieloletnią? Roczną. A to niedawno się znacie. Gdzie tak. się poznałyście? Nie, za wieloletnia. Na imprezie, przez koleżankę. Mhm. Zaczynamy pierwszą rundę? Zaczynamy. Kasiu. Z którego roku to jest? Jakieś te laski z przeciętną urodą. Powiedz ale mi, to ma znaczenie, z którego roku? Udział w tym programie? Z ciekawości chciałam zobaczyć na do tego pytania twojego? A pieniądze? Pieniądze są potrzebne na operację mojego kolana. Kiedyś i na to, takie żebym, były. Ale o czym wy pieprzycie? No. Swoje marzenie, żebym otworzyła sklep dla osób takich jak ja, czyli osób z rozmiarem 42 i wyżej. To bardzo konkretne. Co to jest rozmiar 42 i wyżej? Co ona miała na myśli w dupę? Co jest 42? Ale czego to jest rozmiar buta? Nie no, buta? Konkretne sprawy, ważne. Jesteś to taką ona nie może takich osobą? Butów kupić? Wydaje mi się, że tak. Głupia? Powiedz mi, dzisiaj w tamtym roku nie, ludzie nie mieli stóp 42? Czarno. Jak najbardziej lubisz się ubierać? Jeansy, jakaś bluzka. To jest zazwyczaj mój strój. Sportowe rzeczy? Tak, chociaż z domieszką jakiś... 42 to damskie L w ubraniach. Okay. To elegancji, dużo czy nie? Albo jakieś ekstrawagancje. Bielizna? A ile jest ładna? Tak średnio? Ulubione kolory bielizny? Czarny. Pierwsze pytanie. Czy kiedykolwiek wygrażałaś komuś nożem ubrana jedynie w biustonosz? Co? Co za pytanie? Czy... Nie w biustonosz. Tak. Co to za pytanie? No musi to być tak. Prawda, skoro jest takie dokładne. Te pytania chyba powinny być bardziej ogólne. A odpowiedź to... Niepotrzebnie się starają podymiać. Prawda. Nie? Chcesz coś powiedzieć? To jest taka mała historia, że kiedyś na pewnym portalu miałam swoje zdjęcie. Zdjęcie w samych stringach, ale nic nie było widać. I moi rodzice wtedy dowiedzieli się od pewnej osoby, że ja takie zdjęcie mam. Nie widzieli tego zdjęcia, ale strasznie na mnie nakrzyczeli. Wtedy wielką awanturę Leksiu, mi zrobili. I ja też ma takie zdjęcie. Tylko mi wysłał. No czasami mściwą osobą po prostu zrobiłam zdjęcie w samym biustonoszu i z nożem tak trzymając i podpisałam to, kto rozmawiał z moimi rodzicami i wklejałam tobie ten sam też. Portal. Ta córka ma charakter z tego wynika. Tak. Bardzo pewna siebie i otwarta. Mhm. Czy to powoduje, że czasami miewacie różnice zdań dosyć mocne? To znaczy chyba jak w każdym rodzinie są zawsze różnice zdań, ale potem dochodzimy do wspólnego języka. To nie jest 2002, tylko 2010. Twój charakter, kłócisz się był ze internet już. Zdarza się? Ale nie pamiętam jak szybki. Pytanie drugie. Czy potrafiłaby... Slauszyr, dzięki! Witam. To nie, bo leżę taki rozbiję przody, usiądę sobie tak. Byś przyjaźnić się z osobą, która miałaby taki charakter jak ty. Co? Czy potrafiłaby się przyjaźnić z taką osobą? Nie. Co? Ta odpowiedź to... Cześć, prawda. Co? Nie potrafiłaby się z kimś przyjaźnić, co ma charakter jak ona? To co, ona wie, że jest creepem? Ale ma to w dupie, tak? Źle siebie oceniasz? Nie, oceniam siebie dobrze, ale jeżeli ja bym miała ten charakter, który mam i druga osoba by miała taki sam, wątpię, żebyśmy się dogadali. Jeżeli chodzi o przyjaźń, o znajomości, jestem bardzo przyjacielska. Wiem, czy to prawda? Bardzo jestem otwarta i zawsze służę pomocą. Paulina? Z ruchu warg czytają. Nie zrobi krzywdy. A jak jej zrobi krzywdę? No to potrafi być nieznośna. Czyli kobieta zmienną jest? Zdecydowanie tak. Czym się w tej chwili zajmujesz? Teraz pomagam w firmie rodzinnej. Na czym polega twoja praca?
Pomagam załatwiać najróżniejsze sprawy w pokojach. Mam pokoje gościnne, w pokojach również pomagam. Alpha Shot. Mhm. Pytanie trzecie. Czy kiedykolwiek wstydziłaś się swojego niepełnego wykształcenia? Co to znaczy niepełnego? Czyli że ile skończyła? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Skończyła tylko gimnazjum, o to chodzi? Aha. No w Polsce to chyba normalne, że się taki ludzie tego wstydzą. Się z chłopakiem zacząłem pić. Chociaż coraz mniej, nie? Kiedyś bardziej. Co? I w związku z tym trzeba było przerwać studia? Z jednej strony to było złe, ale z drugiej strony to mi pomogło w pewnym sensie, bo zapomniałam o nim i już po prostu go nie ma. Chciałabyś wrócić na studia? Ty się nie wstydzisz? Mama, wiem, że tego człowiek czeka na to właśnie, aż powiem obiecała mi. To każdy ma to w dupie chyba. Tak, obiecuję, wrócę na studia. Jakie smak jarby? Miętowa, otworzyłem dzisiaj nową, bo doję te jarby jak chory. Co jest najważniejsze w twoim życiu? Rodzina? Kłamie, nie? Bo czekała. Dzięki, Glauber, za 5 miesięcy, witam. Witam. Dzięki. Co jest najważniejsze? Rodzina, przyjaciele. Teraz ale tak naprawdę, przyjaciele. Pytanie czwarte. Czy uważasz, że zdobycie mężczyzny jest głównym celem w życiu kobiety? Tak. Ta odpowiedź to... To niezły prawda. Cel. Jak go zdobędzie, to można już harakiri walić, bo już nie ma innych. Już nie, to wtedy nowego. Że raz w życiu bardzo się rozczarowałeś? Wielka miłość twojego życia odeszła? A jak jest w tej chwili? W tej chwili nie mam miłości swojego życia. Jestem sama, ale... Wtedy nowy quest? Ja uważam, że po prostu życie bez mężczyzny albo życie mężczyzny bez kobiety to nie ma sensu. Po prostu związek to jest coś... do czego każdy powinien dążyć. Mm-hmm. Pytanie piąte. W sumie tak, Drako. Czy kiedykolwiek odwołałaś randkę, bo wstydziłaś się swojej nadwagi? Na pewno. Nie, czekaj. To były czasy, że chyba nie mogła oszukać. Wiesz, o co mi chodzi teraz? Nie, no chyba nie. Tak. Co? Jak? Co? Tak. Wiesz, kiedy w jakich czasach to było nagrywane? Co, na co listy z kimś wysyłała? I okłamała w ten sposób? Jak to wyglądało? A odpowiedź to... prawda. Co? Ale jak to? Czegoś nie rozumiem, bo widzę przed sobą piękną, atrakcyjną kobietę. Dziękuję. Pajzer! Czy to ty odpieprzasz? Związane z nadwagą? Jak każda kobieta mam kompleksy. Teraz jest ich mniej. Bo jak każdy człowiek. Będąc w liceum... byłam strasznie wyśmiewana z tego powodu. Teraz nauczyłam się z tym żyć i zauważyłam, że nawet mając ten większy rozmiar, można być jednak piękną kobietą i dbać o siebie. Prawda, że to święta prawda, co Kasia powiedziała? Dobrze, Drako, to mi się podoba. Nie, czekaj, to mi się nie podoba. Diety, tak, zdecydowanie, tylko to jest po prostu po chorobie. Ja cały czas jestem teraz na diecie i... Wyglądam. Co ci ominęło? Okej, okay, słuchajcie. Przed wami jest takie dziwne urządzenie. To jest słabe pytanie. Bo tak się może zdarzyć. Jeśli padnie pytanie... Ona się nie wstydzi, że nie ma studiów, tylko że nie ma matury, z tego co rozumiem. Nie chcecie usłyszeć odpowiedzi na pytanie. Czy tam na nawet liceum nie skończyło. Tak, przyciskacie to urządzenie. Ale wtedy ona ma firmę nie ma odpowiedzi rodzinną, na to, to pytanie. Co za różnica. Natomiast będzie inne... Może być różnie. Aha, czyli ona się wstydzi ostatnie tego i tego. Ostatnie pytanie pierwszego etapu. A na co chciałaś za studia? Czy to prawda, że jednym z twoich marzeń jest to, aby założyć krótką spódniczkę? Tak. Co to za pytanie jest? Rozumiem, jakby chłopa o to zapytali, żeby były dymy. Ale co to jest za marzenie? No to niech założy. Idź do domu, załóż. Już odhaczone, chłop zdobyty, harakiri za dwa dni. Ta odpowiedź to...
Ma grube prawda. Nogi? No ale mówiła o jakiejś akceptacji przed chwilą. To co, ona to tak se mówi, pieprzone jakieś cytaty z TikToka i tyle, a potem w to nie wierzy? Nigdy nie wkładałaś krótkich spódniczek? Tak, założyłam. Ostatni raz 3 lata temu. Chciałam zacząć pracę w klubie w Gdańsku i powiedziano... W jakim klubie? W dyskotece. Mhm. I powiedziano mi... Chłop miał pytanie w 6, czy zdradza żonę, a ona ma pytanie, czy chce krótką spódniczkę. No, widzisz, podwójne standardy. I że po prostu muszę założyć krótką spódniczkę. Założyłam, nosiłam przez miesiąc, po miesiącu jakoś tak zrobiłam, że już później mogłam nosić spodnie i wszystkie nosiły się spodnie. Kasiu? Zakończyliśmy pierwszy etap. Masz 5000 zł. No i dobrze, Bruncio. Zima. Szczerze... Minus krótkich spódniczek jest taki, że jaja widać. Dzięki za info. Powiedziałaś na 6 pytań. Było ciężko? Jeszcze nie tak bardzo. W następnym etapie może być gorzej. Wiem. Gramy dalej? Gramy dalej. Dawaj dalej, oro. 250 koła ktoś mi zdobył. Rozpoczynamy drugi... Kiedyś 250 koła, 10 lat temu kręcony program, to było jak dzisiaj miliard. Rozumiesz to? Ona by była miliarderem dzisiaj, jakby to wygrała. Gramy o 15 000 zł. Nice, co? Usłyszysz 5 pytań. Pewnie trochę trudniejsze. Już troszkę o twoich relacjach z siostrą wiemy. Dlatego wiemy, że kto się lubi, ten ja się wiem. Czubi. Tak, tak to wygląda? Tak. Kasiu, zgadza się? To jest tak, że Gosia kiedyś dominowała i zawsze Gosia była moim wzorem do naśladowania. Ale to było zawsze tak, że Gosia miała taki styl ubierania się i taki tak się jakby zachowywała, za to że mi zawsze to imponowało. Chłop, jak ona by za 250 koła 2K10 kupiła bitcoiny, to ona byłaby chyba w top 100 najbogatszych ludzi na świecie. Chłopie. I starałam się po prostu dobijać do niej. A nie miliarderem. Co to jest miliarder w tym przypadku? W końcu po czasie zrozumiałam, że my jesteśmy całkowicie inne. I nie muszę dobijać do Gosi, bo jestem... Ja jestem Kasia, nie jestem Gosia. I ona jest sobą, ja jestem sobą. Ale prawda, teraz no? Już jesteśmy na równi. Pytanie 7. Czy uważasz, że masz w sobie więcej seksapilu niż twoja siostra Gosia? Widziałam. Tak czy nie? Uważacie tak? Tak. Ta odpowiedź to... Tak, tak, nie. Prawda. Gosiu? Skąd Jarwę polecam? Wykrzyknik Geneba. Ma rację, no jest młodsza, nie jest po porozie. Symulator Jarwy, kup sobie. Nie wiem, A nie jesteś trochę zazdrosna? Nie, dlaczego? O siostrę? Czy ja jestem zazdrosna? Tak, no. Nie, ja mam rodzinę, ja mam męża, który mnie kocha, o co mam być zazdrosna? Może bym było przykro, gdyby to on mi to powiedział, ale... Siostra? A co mówi mąż? Mąż mnie kocha. To niech przyjdzie do programu. Ja go też. Nie pisz tak, Alfito. Za ostro. Czy masz sposób na podrywanie mężczyzn? Chyba ma. A to nie powiem. Nie, to jest tak, że trzeba mi... Defu, dzięki bardzo, 2 miesiące. Witam. Dzięki. Słuchaj, widzę, bo nie kupiłeś Prima, a ja ci powiem tak, jak kupisz Prima, jak masz ochotę nadal subskrybować, to za 50 zł masz na cały rok. To tak jakbyś 2 miesiące kupił suma normalnego. Wykrzyknik Prime sobie zobacz, ok? Mieć to coś w sobie i... A, za 49, się, racja! Nie ma nikogo i chce się kogoś, może nie tyle zdobyć, co się podobać innym, to każda kobieta wie, jak to zrobić. To nie jest tak, że ja mam swój konkretny sposób. Nie, każda z nas dokładnie wie, jak chce danego mężczyznę zdobyć. Pytanie 8. Czy uprawiając seks, myślisz o tym, aby obrać pozę, w której wyglądasz atrakcyjnie? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Masz rację, kawałek. Co w tym zajmie?
Niech pan nie pyta, jakie to pozy. Po prostu zna siebie, trzeba ją docenić, ja tak? Zdecydowałabyś się na przykład... Podróż taką wnętrz propozycję, w siebie, odbyta. Fotograficznej do... Nago? Tak. Nie byłoby żadnych problemów. Nie, bo jest Photoshop i te sprawy. Moja dobra koleżanka mi kiedyś, rok temu dokładnie, robiła mi zdjęcia, byłam w samych stringach i... Nie... Dziękuję bardzo, na Nelius. Co ty w dupę piszesz? Dziękuję bardzo. Dobra, dzięki w takim razie. Rozumiem, że woda, bo jeszcze oglądał. Nie było w tym najmniejszego problemu dla mnie, tylko po prostu musiałam odpowiednią pozę przyjąć. Czyli cały czas pamiętasz o tym, jak mnie postrzegają? Tak. Nie, cały czas pamiętam o tym, że tam gdzieś mam i to... I trzeba coś zrobić, żeby to ukryć, tak? Pytanie dziewiąte. Czy to prawda, że w restauracji często siadasz tyłem do ludzi, aby nie widzieli tego, co jesz? Co? Co to w ogóle znaczy? A co, ona je gówno? Że się wstydzi? No nie wiem, idziesz do restauracji i ludzie, którzy tam przyszli, wiedzą, co tam jest do w dupę jedzenia. Chyba, że co to jest za restauracja? Co to w dupę jest? O co tu chodzi? Tak. Ta odpowiedź to... Pink to for you? A to dużo? Pink cheeseburgerów. Prawda. Wnerwia mnie ta baba, bo tu nic się nie dzieje. Dlaczego? Tylko coś ciągle o nadwadze. Bo nasze społeczeństwo jest takie. Ale że co, że co? Ktoś jak... do talerza zagląda? Do talerza nie, ale widząc osobę otyłą czy z nadwagą, ludzie mówią, o Jezu, ona znowu się obżera. A tak wcale nie jest. Jest wiele ludzi, którzy są otyli, którzy nie są otyli dlatego, że dużo jedzą. Dobra, tylko dlatego, tobie że po prostu mają z tym problemy. Kurde! Po co ona pieprzy jakichś ogółach? O niej jest mowa! Czemu ty siadasz tyłem do ludzi? Ja się nie pytam, czemu ktoś chory siada tyłem. Chłopie, znaczy babo, co ty pieprzysz? Przecież o to o tobie jest mowa, a nie o kimś. A ta gada o jakichś chorych ludziach. Co tu w ogóle się dzieje? Nie, chorują. Tak, chorują. Ja po no prostu dobrze. Mam to po chorobie. Ja byłam... Czyli ona jest chora, widzowie! Tam chudli po 10-15 A wy ją wyzywacie, macie perma zara. Tak, oczywiście. Zawsze były z tym problemy, bo czy koleżanki, czy znajomi wskazywali ją palcem i ją tata po chorobie? Też. Nie, ale to jest tak, że każdy dobra, jest po chorobie, gruba, nie. Bo je, gruba, bo nie dba o siebie, a nikt się nie zastanowi, że gruba, bo jak miała 8 lat, to ciężko zachorowała. Jaki że, był powód? Że jaki jest tego powód i że na dobrą sprawę tylko przez jakieś leki, hormony, które dostawała, ma taki stan, jaki ma i jest bardzo ciężko to zrzucić. Ja mogę o sobie powiedzieć, że gruba, bo je. Ale nie ona. Przejdźmy do następnego pytania. Pytanie dziesiąte. Okay. Czy często czujesz się niepotrzebny? Jak gra w ligę, to na pewno useless. Tak. O kurde, ja się popłakała, to był żart. Ja pierdzielę. Żartowałem. Jak coś, ok? Dawaj, obejrzymy śmieszne TikToki. Ta odpowiedź to... Ja pierdzielę. Prawda. Nie no, widzowie, żart, o. To przeze mnie płacze? Jak zdobyć VIP-a? Nie wiem, tak mi się wydaje. Tajny trik jest. Czy dlatego, że nie masz w tej chwili, nie wiem, stałego partnera? To też na pewno, miłości. To też na pewno jest jakie było pytanie? Bo... Czy ona się czuje useless? Widząc moje koleżanki, które po prostu mają już dzieci, mają rodziny, nie jest fajne dla mnie. Ona ma 23 lata! Z tego co pamiętam. Ty zdążysz tę rodzinę zrobić, tej. Która chce się nadal bawić. Jestem osobą, która chce stabilizacji, chce spokoju po prostu. I czasami po prostu tak się czuję. No tak, ale oprócz tego, te kopce, że no, ja w tej chwili nie masz partnera, jest twoja najbliższa rodzina. W tamtych czasach inaczej było, no 10 lat temu, serio, aż ludzie tak naciskali na to? Wiesz, na przykład powiem ci tak, jak ja patrzę na Facebooka na kolegów, czy tam znajomych z liceum czy gimnazjum, to niektórzy już mają trójkę dzieci, ale
Rozumiesz, że nie trzeba się śpieszyć, wiesz, to nie są zawody w dupę w produkcji taśmowej dzieci. Wiesz, a spokojnie, tak? Bardzo wiele osób, którym jesteś potrzebna. Czy tak jest? No pewnie, tak, w każdą środę dzwonię, żeby mnie zabrała na basen. Mojego syna, oczywiście. Dla niego. Jak ona to się Adam, czuje potrzebna, ty? A on... A, bo ty pisałeś, a ty, jak Kasia? Nie, to w sobotę miało być. Mam takie wrażenie, że często czuję się bo ona sama siebie nie docenia, wina, i to jest czy wina błąd. Nie leży troszkę po waszej stronie? Nie, ja, może i tak, ale ja uważam, że ona sama nie docenia tego, co robi i na dobrą sprawę ona ma jakąś blokadę, tak mi się wydaje. I nie chcę widzieć tego, co ludzie nieraz dla niej robią, bynajmniej rodzina. A to, że ktoś, ja mówię, uważam, że rodzina, jeżeli powie jej prawdę, to jest dużo lepiej. Dzisiaj niż w Polsce więcej ludzi umiera niż się rodzi? Nie. Chłopie, w tych statystykach jest też setki ludzi, nie, co ja pierwszy, dziesiątki tysięcy ludzi, co wypieprzają za granicę. A rodzi się pewnie więcej niż umiera, tylko dużo ludzi wypieprza z tego kraju. I się troszkę inaczej przyjmuje, ale to nie można stwierdzić, że jest się niepotrzebnym. Gdyby ona zapytała mojego syna dzisiaj, czy się czuje niepotrzebna jemu? Jak myślicie, kiedy w Polsce będzie milion ludzi tylko? Ty, ale miejsca by było. Robimy przerwę? Okej, okay. Robimy krótką przerwę. Jutro. Czy pamiętasz moment, w którym twój ojciec... Kurde, no przestań spoilerować! Czy czujesz się niepotrzebna? Tkwi tylko w tobie. Bo przecież twoi bliscy, rodzina, przyjaciele i pewnie inni przyjaciele. Ty uciekłeś z Rako, no i... Inaczej. Dasz sobie z tym radę? Postaram się. Po prostu ja też się ewakuuję do twojej radę, willi, bo wie, że nam Rako? Zależy na niej. Dasz mi pokoik w piwnicy i będę streamował. Będziesz mnie karmił. Dzięki, Gondzio. 33 miesiące. Dziękuję bardzo. Tak, będzie, ale to nie dzisiaj. Niedługo obejrzymy. Na dniach będzie, ok? Dzięki wielkie. Gondzio przygotował dużo TikToków do obejrzenia. Podobno ponad pół godziny kontentu. I podobno dużo dobrych. Zobaczymy. Ale to na dniach obejrzymy wszystkie. Moje życie. On moje życie da mi swoje... wróciła do... 200 TikToków, da mi swoje pasy do konta i będziemy oglądać te, co polubił, z tego, co zrozumiałem. ...do nas, mimo że była w śmierci klinicznej, także w tej to chwili umarł. To tak ją kochamy wszyscy, że nie wyobrażamy sobie bez niej życia. Więc jak można czuć się niepotrzebnym? Spoko, Adam, jeszcze kto się bije ważny? Bije się ten pytanie Polak? 11. Jak on się nazywał? Czy to prawda, że miałaś więcej partnerów seksualnych, aniżeli masz lat? A ona ma 23. Kasia. Tak. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Shonen, no co tu jest? To nie jest bycie Shonen, no nie... rozróżniajcie bycie Shonen, widzowie, bez przesady. Że teraz wszyscy przed telewizorami gwałtownie starają się sobie przypomnieć, ile ty masz lat. Mam 2 latka, 2,5. 2 latka, 2,5? Tak się jakoś wydarzyło? Autostrada. Nie, tak chciałam, nie tak się wydarzyło, tak chciałam. Ale to jest kwestia poszukiwania tego nie, jednego, czy, nie, czy po jest... prostu frajdy, którą tak, mamy z po seksu? Po prostu fizyczność. Nie, po prostu, po bardzo prostu lubię to lubisz. Lubię to. Też tak myślę, Lech, no, pasuje. Kasiu, zakończyliśmy drugi etap. Na twoim koncie jest 15 tysięcy. Jakie pytanie było? Czy waliłaś się z ojcem? Więcej razy niż ma lat. Trochę tak. Niestety. Trochę tak. Czy jesteś gotowa kontynuować grę? Gramy. No dawaj, będziemy dalej, no nie było ciężkich pytań nawet. O 30 tysięcy. Ciężkie pytania wciągnij. W tym etapie będą 4 pytania. One mogą być bolesne, one mogą być trudne. Jeśli będziesz chciała zrezygnować po którejś odpowiedzi, mówisz, że masz dość, kończymy grę. W tym momencie masz pewne 15 tysięcy złotych, jeśli nie powiesz prawdy. Jeśli w twojej odpowiedzi będzie fałsz, nic nie dostaniesz i skończymy program. Przypominam również o tym, że... Weź pobij jakąś kobietę na streamie, a może być na off-streamie, bo wczoraj się widziałem z twoją... To co, gramy? Gramy. Pytanie 12.
Czy poprzez oczywiście żart. Z mężczyznami szukasz potwierdzenia swojej wartości? O, to będzie tak. Dlatego, patrz, te dwa pytania się dodają. Tak. No i widzicie? Ed, ta wszystko odpowiedź jest... to... A przed chwilą, wiesz... Znaczy, ja jej nie cisnę, tak? Ale po co napiłem się jakieś hasła z TikToka, że... O, fizyczność, coś tam, ale taka jest prawda. Po co ty to gadasz, jak zaraz ci daję pytanie Heiser, że to się wszystko... Tak o, jak domek z kart. Te twoje teorie. Prawda. Ona potrzebuje romantyka, a nie macho? Co to znaczy? Potrzebujesz? Potrzebowałam. Była jedna drako na nie. A teraz? Wcześniej było tak, że nie potrzebowałam kończy. Tego, żeby po prostu zaakceptować siebie, potem. Że jednak ktoś akceptuje mnie nago. Albo to w bieliźnie czarnej. Więc to jest to program dla boomerów. Teraz tego nie potrzebuję, bo teraz po prostu wiem, że nie przez seks znajdę tego kogoś, tylko przez to, jaka jestem, a seks będzie dodatkiem. Już taka nie jestem jak wcześniej. Pytanie 13. Dobra, kłamie. Czy kiedykolwiek podejrzewałaś, że jesteś nimfomanką? No chyba... Tak. Przecież te pytania same na to wskazują. Ta odpowiedź to... Co ty podejrzewasz? Prawda. Chyba ona to wie. Mam wrażenie, że twoje życie toczy się, czy toczyło się wokół mężczyzn. Że tak. To jest ten centralny punkt, wokół którego kręci się całe twoje życie. Kiedyś tak było. Mhm. Co dla ciebie znaczy? Nie dajcie mi pana, proszę. Dobra, wyzywaj mnie, nie nam się pana. Jest to osoba, która bardzo, bardzo lubi seks, jest od niego uzależniona. Ale co mnie zaczęłam się zastanawiać w momencie, kiedy przeczytałam, że taka osoba... No taki nikt ma w momencie, kiedy widzi jakiegoś mężczyznę atrakcyjnego dla siebie, wyobraża go sobie nago, bądź jakby się z tym mężczyzną kochała i ja tak mam. Jakoś dziwnie się poczułem. Ale ja jeszcze nie stwierdziłam, czy pan jest dla mnie atrakcyjny. Nie obrażaj Heisera! I tego nie będę mówić. Tego lubię. Dobrze, czuję się bezpiecznie. Nie, umówmy się, czy to nie ten przedział wiekowy, o. No wiesz co? Heiser ma na tym programie tylko 80 lat miał wtedy, to nie jest dużo. Czy zdarzyło ci się rozpalać mężczyzn do czerwoności, po czym zostawiać ich samym sobie? Tak. Ja pierdzielę, co tu się w dupę dzieje? Ta odpowiedź to... Sadystka, nie tylko nimfomanka. Prawda. Widzę, że panie biją brawa, panowie nie. Czy to rodzaj zemsty? Po części tak, po prostu osoby, które uważają się, że są bóstwem i że każdą dziewczynę mogą mieć, udowadniam im, że... Że do pewnego momentu, tak? Dokładnie. Czyli Rambo. Rambo w spódnicy. Nie w spódnicy. Powiedz, czy zrobiłabyś dużo, żeby poczuć się atrakcyjna? Ale ja się czuję atrakcyjna. Pytanie 15. Czy czujesz się atrakcyjna? Nie. Zastosowałabyś skuteczny lek na odchudzanie, nawet gdybyś wiedziała, że zniszczy ci zdrowie? To niech łyknie tasiemce. Jak powie tak, to co? Ja mam pigułkę. Tak. Ja pierdzielę. Ta odpowiedź to... prawda. No nie mogę. To nie ma sensu, w dupę. Trudno mi zrozumieć tę odpowiedź. Wiesz, co to choroba. Byłaś chora. I podjęłabyś takie ryzyko? Tak, bo chęć tego, żebym... tak, szybki chodź, coś tu nie gra. Jest po prostu wielka. Znaczy... To jest tak, że ja siebie już teraz akceptuję, ale nie do końca jest to możliwe, żebym zaakceptowała najlepszy siebie, lek na nadwagę, sklepu, bieda. Chcę kupić coś normalne i nie mogę, bo... To zależy, no jak ty masz w głowie bieda i wyobrażasz sobie w dupę Etiopię, oczywiście bez obrazy, ale tam jest bieda. A no chłopie, no jak jesteś biedny, to jest nawet gorzej. Pieprzasz jeszcze gorsze rzeczy z jeszcze gorszym gównoskładem.
I to wiesz, często są biedni ludzie, tacy, może nie biedni, ale którzy nie mają jakoś dużo pieniędzy, a są grubi. Chłopie, to nic do tego nie ma. Chyba że ty sobie wyobrażasz biedę na poziomie, nie wiem, jak z Ukrainy żywność wywozili, ludzie z głodu umierali, no to jest, wtedy jest bieda. Taka, że nie da się jeść, bo nie ma co. Ale wiesz, no. W polskich sklepach są rozmiary do 40-42, na przykład jest to bardzo małe. Coś innego. Mamy problem z wielkim skupem ciuchów. No bieda w Ameryce to już w ogóle, chłopie. Ale wiesz, bieda w Ameryce to średnia klasa w Polsce. Nie, powinnaś mieć to wszystko w nosie, ale nie mieć tego, że na koncie masz już 30 tysięcy złotych. Zakończyłaś trzeci etap. Dawaj dalej pytania, bo nie wyrobię. No kiedyś ktoś będzie miał trudne pytania w tym. Zagramy 80 tysięcy. Tak. Gramy. Czy jesteś pewny? Tak. Będą tylko trzy pytania. A może aż trzy pytania. Właśnie mówiłem, kawał mogę. One mogą być naprawdę bardzo trudne. 30 na S, nie? Pomyśl, czy pieniądze są tego warte. No dawaj! Potraktuj to jak terapię rodzinną. No masz rację, smutki, masz rację. Prawda. No właśnie, czemu terapia rodzinna? Rodzina potrzebuje terapii? Nie. Po prostu teraz można sobie trochę więcej powiedzieć. Wygra ćwierć miliona samolot do Turcji i minus 30 kilo? W jakim sensie? A co jest w Turcji? Co, ona schudnie jedząc kebaby w dupę? Co ty masz na myśli? Nieraz się wiele rzeczy nie mówi. Ale myślisz, że ten brak akceptacji siebie w jakiś sposób wziął się również z domu? Operacja? Wydaje mi się, że a ile kosztuje też, taka? Bo jednak to jacy jesteśmy... jadłem kąciu i to prawda, jest giga dobry. Znaczy piłem. Co ja piję? Czy pamiętasz moment, w którym twój ojciec cię przytulił? Elo Kieto, dzięki za 9 miesięcy. Witam. Witam. Czy pamiętasz moment, w którym twój ojciec cię przytulił? Pamiętam, kiedy mnie uderzył. Co? Nie. A ona ma ojca jeszcze? Bo nie przyszedł do programu. Ta odpowiedź to... Pamiętam, kiedy podszedł po mleku. Prawda. Razem z tobą przyjechała mama, siostra, przyjaciółka. Jakie pytanie było? Twojego taty nie ma. Nie. Pamiętaj, jaki stary pierdolą w mamy głowę. Masz nie więcej mogę. Ciepło, widzą, w dupę oglądaj. Mama to jest mama. Mama zawsze jest bliższą osobą, tak mi się wydaje. Z mamą częściej rozmawiam. Z mamą, mama wie prawie wszystko o mnie, można tak powiedzieć, więc... Czemu nie klaszczą? No bo to wiesz, stara, to smutne mężczyzna. Pytania. Tak dużo uczuć nie da jak kobieta. A, bo ty UFC oglądasz, sorry. Czy zdarzało się, aby twoi rodzice w towarzystwie osób trzecich wyśmiewali się z twojej nadwagi? O kurde, to jest mocne. Pewnie tak. Tak. Ja pierdzielę, matka przed chwilą coś tam o chorobie gadała. Ja pierdzielę, jakie fałszywce, pieprzone szczury. Ta odpowiedź to... prawda. Ja Alicjo, chciałem zapytać ciebie, czy nie zdawaliście sobie sprawy z tego, że pewne rzeczy Kasie mogą po prostu boleć, być dla niej przykre? Przed chwilą ją bronili. Tak, ja to czuję i ja czuję to, że ona ma... Nie zawsze, ale w pewnych momentach, kiedy się wkurzy na mnie, to ma o to żal i to jej się przypomina. Pytanie 18. Czy pragnęłabyś, aby twoi rodzice powiedzieli ci, że są z ciebie dumni? Tak. To powiedz tak. Tak. No oszukane te pytania, jak na tyle pieniędzy. Pieniądze za darmo dostaje. Co ona zrobiła? Ty chłop tam na najtańszym progu miał gorsze pytania poprzednim.
Czy to ty Piara była? Nie pamiętam. 75 wygrała? Nigdy tego nie usłyszałaś? Ty, ona wygra chyba ten. Ćwierć miliona. To są trzeci. Od rodziców? Nie przypominam sobie. Prawda, Glaubert. Może oni po prostu tacy są? Ja też smutny. Może po prostu tacy są. Alicja, jesteś dumna ze swojej córki? Tak, ja jestem dumna z Kasi i dumna z pozostałych dwóch córek też. I one wiedzą podświadomie, że ja je bardzo kocham, jestem z nich dumna, tylko po prostu może za mało mówię o tym do nich. Nie powtarzam tego. Tego ci brakowało? Dziękuję. Troll. Troll. Miło mi powiedzieć, że ta godna odpowiedź pozostała. 75 ma. Warte dla ciebie są 75 tysięcy złotych. Tyle już masz. Ty ma dużo. Czy chcesz zagrać w piątym etapie? Dwa pytania. Dwa pytania. Dawaj. Coś spróbujemy? Ja nic nie próbuję. No to obiecałam, że tobie ja jej coś dam za to. Ale co ty mi dasz? Kopa ja na łeb. Ja się też tu stresuję. Dawaj. Kasiu, gramy? Gramy. W końcu ktoś się odważył! Pierwszy raz! Jeden z najcięższych pytań ponoć. 19. Czy uważasz, że lepiej być z kimś, kto cię źle traktuje, niż być sam? Nie. Powiedz, że... Kurde! Bo ci zaraz takiego laka zapieprzę. Czy uważasz, że lepiej być z kimś, kto cię źle traktuje, niż być sam? Ona powie, że... Powiedz, że tak. Tak. Ta odpowiedź to... Pakowce. Prawda. Czyli co? Lepiej być źle traktowanym, poniżanym? Nie tyle, co poniżanym. Poniżać się... Ale tak się może zdarzyć. Tak, ale ja rozumiem to złe traktowanie, czyli przykładowo, jeżeli ktoś nie miałby dla mnie wystarczająco czasu, ile ja bym tego chciała... No ta ona jak się zmieniła tego, no to... I ktoś... złe traktowanie dla mnie to nie jest, nie wiem, bicie albo poniżanie kogoś. A dlaczego mnie... Bo to nie? Tak jest się zdarza. Nie wiem, są związki, na to ale są toksyczne, zdajesz sobie z tego sprawę, że są toksyczne związki, w których kobieta jest bita, jest poniżana, traktowana jak przedmiot i nadal w tym związku tkwi. Czy byłabyś w stanie coś takiego zaakceptować? Byłam w takim związku. Byłam w takim związku, ale... Ale nie zaakceptowałaś. Się, bo typ chciał. Nie, co? Nie zaakceptowałam zdrady. A jednak... Co? To nie... To akceptowała, jak ją lał, wyzywał i tak dalej, ale nie zaakceptowała zdrady? Okay. Bo to jest tak, że ja po prostu... Są jednak te dobre chwile, nie zawsze w związku są złe chwile. Są jednak też te dobre chwile i ja staram się pamiętać tylko te dobre. Dlatego uważam, że... Po drugie, ja też jestem tego zdania, że każdy zasługuje na kolejne szanse, na następne. Kasiu, posłuchaj doświadczonego człowieka. Kocha najbardziej. Nigdy więcej tego nie robię. Jesteś bardzo dużo wart. Jesteś wspaniałym człowiekiem. Chyba tak, kurde. Dziękuję. Nie mogę. Co ty piszesz? Czy chcesz zakończyć grę? No graj! Jeszcze jedno pytanie w tej gramy. Ile wygra teraz? 25 koła. 20. Czy zgodziłabyś się na seks za pieniądze, gdybyś była w trudnej sytuacji finansowej? Zgodziłabyś się? Zgodziła. Bo już to bym zrobiła, no. Tak widać po uśmiechu. Tak. Tak. Ale łatwe dostała pytania, bo to jest proste. Po tym, co ona już mówiła, to każdy wie, że tak. To nawet nie jest szok. Ta odpowiedź to... 125k za takie coś. Okradła Heizera.
prawda. Kajzera na pieniądze robi. Nie będę komentował. Powiedziałaś prawdę. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że wygrałaś 125 tysięcy złotych. Najwyższa wygrana. Dlatego już ja tego programu każdy wygrywał? Nie, dużo ludzi przegrało, ale w sumie rację, dużo ludzi wyniosło chociaż 5K. Czy tam 30. Na 20 pytań. Cały czas mówiłaś prawdę. A w większości prawdę. Programach nikt nic nie wygrywa. Ani razu nie pojawił się fałszywy ton w twojej wypowiedzi. Zostało tylko jedno pytanie. W sumie tak, Just Loser. Chcesz posłuchać mojej rady? Tak. Spróbuj. O Boże, nie. No dawaj! I to już jest wystarczająca kwota i dużo się dowiedziałam od mojej jedno mamy, pytanie, od mojej siostry, podwoić. Koleżanki i dużo tu przeżyłam i wydaje mi się, że to już chyba starczy. Już nie chcę więcej. 250 tysięcy. Jezu, Kasia, mi już się nogi trzęsą, zjadę z fotela, ty już chodź do domu. Nie, dziękuję bardzo. W sumie racja, możliwe, że dlatego tak szybko ten program zniknął z Polski. Bo serio, ludzie dużo z tego wynosi tych pieniędzy. Jestem pełen szacunku dla ciebie i dla twojej decyzji. To takie coś? Dziękuję bardzo. Czemu ją wziąć do tego programu? Powinni brać ludzi, co zdradzają, tupy oszukują. Ja wiem, powinien być typ, na przykład przyjść taki typ, co ma dwie rodziny i dwie rodziny powinny na kanapie siedzieć i zostać przedstawione sobie jako znajomi. Wiesz, że tam tu jest żona, tylko nie powiedzieliby, Heizer by nie powiedział, że to jest żona. Powiedziałby, że to koleżanka i ten. I ona by się tak, co tu nie gra, ale no dobra, jakby tak przedstawili, to okej. I w pytaniach by wyszło, że dwie rodziny ma typ. Rozumiesz? Jedną na Śląsku, jedną w Gdańsku. Rozumiesz? I by wyszły takie dymy. A ty co tu? Przyszła, baba przyszła, coś tam pieprzyło na wadze. W sumie nic nie wyszło z tego i ludzi. Wyniosła 120 kilka. Może tak jest. Tak. Czy przez... Dobra, oglądamy jeszcze jeden? Można na szybko obejrzeć, nie? ...niż moja siostra. I odnośnie tego, jutro maraton. Nieraz mój tata mnie przytulał. Te pytania były, więc ja teraz już raczej się nie bałam, ale nie chciałam ryzykować po prostu. Tyle starczy. Ona w tym programie to jest dla mnie no, coś normalnego, bo ona jest osobą szaloną i to dla niej jest normalne. Taki zachowanie. No, 125k. 125k na ed. Blank Beats Production. Huzaria! Mamy znowu szansę!